Cześć, witam wszystkich bardzo, bardzo serdecznie w niedzielnym odcinku z Alana Wake'a. Tak jak zauważyliście, na kanale już zakończyłem Race Drive Grid. Skończyliśmy całą serię. Tak jak zapowiadałem, teraz rozpocznę Alana Wake'a. Udało mi się dobrnąć do miejsca, w którym zakończyłem poprzedni odcinek. Bardzo długo nie było Alana, wiem. Każdy, kto czekał na Alana, teraz będzie miał możliwość pooglądania. Nie będą odcinki długie, max 15 minut. Naprawdę, max 15 minut. A dlaczego? Już wam mówię. Ponieważ dłuższe odcinki się aż tak dobrze nie oglądają. Zapomniałem, jak gra się w tym momencie. No, musimy tego wyrzucić to z jej zapalki. Możemy gdzieś przypomnieć, jak się co robi. Poczekajcie, pokażcie mi opcje, kontrolki, skróty klawiszowe. Okej. Pod kontrolą mam spacer, to mi się nie opłaca. Przeładuj, skok, akcja, rzuć. Rzuć. Środkowy przycisk, poczekaj. Tak, w ten sposób, naturalny. Chyba to coś się wkurzyło do ciebie. Dobra. Stalowy rumak. Osiągnięcie. Baterii na razie nie będę charge'ował sobie. Ładował. W takim dziwnym miejscu zakończyliśmy. Jeżeli tego nie pamiętacie, co się działo w poprzednich odcinkach, zapraszam do zerknięcia. Zamknięcie. Potrzebowałem klucza do drzwi. Czy klucz do drzwi jest tu? Jest, oczywiście. Naszym zadaniem jest przebić się przez opuszczone miasteczko. Miejmy nadzieję, że nic strasznego tutaj nas nie złapie. Już tu jest dużo światła, to nie powinno. Ej, nie no, bardzo pięknie. O Jezu. Anything outside of riding is a struggle. Aj, wspomnienie. I feel well. I managed to make my way downstairs. Obejrzyjmy chwilę. Filled with books and papers by Thomas Zane. It's very hard to focus, but I managed to read some of it. He's a poet and a good one. He writes of muses and creators summoning fabulous things from a magic lake, using his powers to shape the world of a realm of gods and dreams and demons, dark things that wait for a chance to slip through, wearing the flesh of men as disguise. Zane writes about himself, his girlfriend being taken over by a dark presence, about growing scared of the lake. Zane believes it's a mirror to the gaping void of darkness above, where some Lovecraftian presence lurks. I crawl back upstairs. I'll borrow these things for my story. They ring true. They fit. Okej. Troszeczkę dziwne. Wiecie, bo tak naprawdę, jeżeli chcecie wiedzieć, o co chodzi w całej tej grze, to musicie zerknąć na poprzednie odcinki. A ja widzę karabin myśliwski. No okej, strzelbę sobie wymienię. A ja mam amunicji do strzelby? 7. No karabin myśliwski chyba nie zaszkodzi. Tak, jeszcze głębiej pod to wyrko wrzuć. Dobra. Tak naprawdę to wszystko dzieje się w głowie bohatera. To nic tak naprawdę nie istnieje. Dobra, wyjdźmy. Skoro tutaj leżał karabin myśliwski,
drzewo poszło się walić. Zgaduję, że będzie coś twardego. Niedługo. Jakiś twardszy przeciwnik, ale na szczęście mamy punkt zapisu. Kurde, podoba mi się ta gra. Tak dawno w nią nie grałem. Widzieliście? Tam coś się pojawiło. Albo dopiero teraz mi się grafika wczytała, czy coś. Więc co, na razie ustawię sobie na pistolet. Aha. The kidnapper had sent me a text. The message was full of spelling errors and insults. It was telling me to hurry up. A, mam się śpieszyć. No wiecie co, to mi się nie chce iść. No, no dobra, pójdę. Okej, okay. Cześć. Otwórz. Zawsze jest rakietnica i ta. Jezu. Co tak wzdycha? Proszę się uspokoić. Idziemy do porywacza, który porwał nam naszą działkę. Mam nadzieję, że wszyscy dobrze mnie słyszycie. Teraz troszeczkę język nadal będzie mi się plątał. Birds. Ptaki. O się. Ups. Ups. Przygoda na Alana Wake'a się skończyły. No tutaj mamy te kruki. No, w sumie działa. Jezu, proszę nie. Okay. Oła. Proszę mnie zostawić. Ja w ogóle tego nie zauważyłem. Kto go tam? No skacz! Nie jest pięknie, ładnie. Nie, muszę uciekać przed nim, bo tak to będę się z nim bawił i to by długo. Dobra, danger. Musimy uważać. Tam jest jakiś światło, to mamy tam musimy dojść. To jest. Teraz spadaj na dół. Jezu, ale nie jest tak. Dobra. I idziemy do jakiejś kopalni. Co tutaj nam się przyda? Akurat karabin myśliwski. Idźmy sobie na spokojnie piechotą. Ale wiecie co? Tu chyba będzie coś się działo. Lewo czy prawo? Lewo czy prawo? Prawo. Dobra. Latarka to nasz najlepszy przyjaciel w tej grze teraz. Dobra, tu coś mamy? Nie. A wydaje się spokojnie. Spokojna ta kopalnia. Opuszczona. Jak widzimy. Musiało coś tutaj się... Tunnel of... Tunnel, co? What? Jakiś duch. Jakiś głos, przepraszam. Tunnel goes to Cauldron Lake. Wydostań się z kopalni srebra. Jest w kopalni srebra nawet. Dopiero teraz jak przeczytałem. Kurde, no skąd ten głos dochodzi? Słucham. Dobra, jesteśmy chyba na dobrej drodze. Tutaj widzę... O, jak miło, od cholery rac. Czyli tu będzie... widzicie to samo co ja? Amunicja. Jakieś pasy. Zejście w dół. Paleciak.
Znaczy paleta, przepraszam. Jakiegoś innego rodzaju. Będzie grubo. Światła się zapaliły. Tu mamy jakąś notkę. Strona maszynopisu. F5 poprosimy. Nightingale w motelu Majestic. Proszę, przeczytajcie. Majestic, motel. Nightingale could feel the locals' eyes on him, the unrelenting pressure of their judgment. He forced it out of his. For all he knew, they could all be under Wake's spell already. You do what you have to do to get the job done. He took comfort from the bottle in his hand. Please, he thought, just let me get through this. Oh, ciekawe. Nie, na pewno. Fajne, fajne. Tam nic nie ma. Pokażcie. Amunicja do rewolweru, amunicja do karabinu myśliwskiego. To mi się nie podoba. Jedyna droga ucieczki. Tam, gdzie idzie gruby. Dobra. Będzie trzeba sobie jakoś poradzić z tym. Gagatkami. Come to papa, you big boy with big axe. No chodź tu. Oj, no ładuj baterię. Trzeba takiego bydlaka odsunąć od siebie. No nie będę marnował aż tego. Headshot. To tylu? No dobra, przeładujmy broń. Nie możemy zostać z ręką w nocniku. Jak tylko pojawią się nowi przeciwnicy. Szkoda, że droga została nam zastawiona. Ale musimy znaleźć drugie wyjście. Jak wiemy, cały czas jakiś głos nas woła. Tutaj mamy termos z kawą. To jest taki coś typu znajdźka. Czekajcie, jesteśmy na dobrej drodze z tego, co widzę. Tak. Bo tu został zawalony ten tunel. Ciekawe, ciekawe. Naprawdę rozkręca się rozgrywka. A co dopiero będzie, jak będziemy ogrywać sobie dodatek? Ja cię. Wow. Nie no, grubo. Grubaśnie. A wiecie co? Następne przygody Alana Wake'a w kopalni srebra. Czy uda nam się wydostać z niej? Zobaczycie już w kolejnym odcinku. Dziękuję wam za oglądanie. Mam nadzieję, że odcinek wam się spodobał. Zapraszam do ocenienia filmu. Zostawiam łapki w górę. Jeśli materiał wam się podobał, do zostawienia komentarza. Z różnymi sugestiami. Albo po prostu komentarzami do filmu, no i subskrypcją, żebyście byli na bieżąco z moimi materiałami. Ja byłem Troszczek, a to był Alan Wake. Widzimy się w następnych materiałach. Trzymajcie się. Cześć!